Premiera kolejnego widowiska artystycznego w wykonaniu teatru amatorskiego na zamku przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów. Dlaczego? Już wyjaśniamy. W niedzielne, deszczowe popołudnie sala konferencyjna Zamku Piastowskiego pękała w szwach. Organizatorzy już pół godziny przed sztuką dostawiali kolejne krzesła, a miejsc siedzących i tak ciągle brakowało. Widzowie nie mogli się doczekać widowiska pod tytułem Graj piękny cyganie. Tańce, atmosfera cygańska. My nikogo nie będziemy naśladować, ale jesteśmy pełni podziwu dla kultury romskiej. Właśnie z cyklu Z biesiadą przez świat jest to pierwsze widowisko. A dlaczego pierwsze Graj piękny cyganie? Bo każdy z nas już z muzyką cygańską spotkał się, czy to na biwaku, czy na obozie. Aktorzy i śpiew Łukasza Porwoła przeniósł nas w sam środek cygańskiego taboru, a pieśni wręcz porywały do tańca. Romantyczny, wspaniały, tańcz ze mną moje życie. Orkiestra gra. Czy może być coś piękniejszego? Graj piękny cyganie, cyganeczka Janeczka, cyganeczka Zosia, oczy zielone, szaleństwo. Graj piękny cyganie, piosenkę sprzed lat, z przeszłością niech stanie kochania świat. Dobrze się czuję. Także jak przyszłam, to na pewno byłam troszeczkę inną osobą, a teraz też bardziej otwarta. Zupełnie inaczej człowiek funkcjonuje cały dzień, czy myśli się już o próbie, myśli się o tym, jak to będzie dalej, tym bardziej, że od jednego spektaklu do drugiego spektaklu nie było teraz zbyt wiele czasu. To intensywne życie było na okrągło. I ta jest zupełnie inna, tak jak prowadząca pani Teresa powiedziała. To są cygańskie tańce. Po raz pierwszy coś innego. Bardzo ciężko, bardzo trudno przeistoczyć się w cyganów i naprawdę bardzo dużo pracy musieliśmy wszyscy włożyć, bo i poruszanie, i słowa. Ciężką pracę aktorów doceniła publiczność, która brawami, śpiewem i tańcem włączyła się w widowisko. Wiernym fanem grupy jest między innymi wicestarosta powiatu raciborskiego. Jestem ogromnym fanem, a moja mama i moja teściowa tym bardziej. Natomiast ja jestem pod ogromnym wrażeniem pracy naszego teatru, bo świadectwem tego jest to, że przyjeżdżamy o pół godziny przed repertuarem, a wszystkie miejsca są zajęte. Jak tak dalej pójdzie, to ja nie wiem, ja już zapowiedziałem, że my prawdopodobnie nie będziemy budować tej dodatkowej sali w naszym Zamku Piastowskim, ale to jest fantastyczna promocja nie tylko zamku, ale powiatu raciborskiego. My wielokrotnie staraliśmy się przebić do mediów ogólnopolskich z informacją o tym, co pozytywnego dzieje się w powiecie. Nie udawało nam się, a nasz teatr na zamku po prostu jakby ze skinieniem jakiejś magicznej różdżki w jednym momencie się znajduje w kilku stacjach telewizyjnych ogólnopolskich. Ze względu na ogromne zainteresowanie sztuką, organizatorzy postanowili zaprosić widzów na powtórkę widowiska, które było pierwszym z cyklu Z biesiadą przez świat. Wszystkich fanów teatru odsyłamy na stronę internetową, gdzie na bieżąco można śledzić kolejne sukcesy i sztuki grupy.